mieliśmy sklep spożywczy wraz z handlem węglem i maglem na ulicy Matejki 12. Naszym sąsiadem był już piekarz Traeger. Ukośnie naprzeciwko znajdowała się fabryka mebli. Mój ojciec po raz ostatni wrócił z frontu na urlop i wtedy matka poprosiła go, by wstąpił do partii. Oczywiście chodziło o NSDAP. Bała się, że gdy wojna się skończy, to zabiorą im sklep. Mój ojciec, jako żołnierz frontowy, wiedział to, o czym matka nie miała pojęcia, że wojna jest dla Niemiec przegrana. Chciał on jednak spełnić zadość prośbę małżonki i poszedł do miasta. Wrócił do domu i matka zapytała go, czy zapisał się do partii. On powiedział, że formalności trwały nieco dłużej i że niezbędne papiery zostaną przesłane mu na front. Teraz i moja matka uświadomiła sobie, że zbliża się koniec wojny. Dawała mi często po kilka paczek papierosów dla żołnierzy. Ja rzucałem te papierosy na przejeżdżające obok pojazdy wojskowe, które wracały z frontu. Nadszedł 27 stycznia 1945 roku. W oddali słychać było już ostrzał czołgów i artylerii. Nadszedł rozkaz opuszczenia miasta. Zabraliśmy wcześniej już spakowane najważniejsze rzeczy i udaliśmy się na dworzec. Na dworzec kolejowy. Tam był podstawiony pociąg towarowy, który miał nas zabrać na zachód, w kierunku Kostrzynia. Gdy pociąg ruszył, to sądziliśmy, że jesteśmy uratowani. Nie dojechał on jednak daleko. Lokomotywa została ostrzelana między Siedliskiem a Biernatowem przez rosyjskie czołgi i nie mogła dalej jechać. Panowała niepewność, co teraz się z nami stanie. Wszyscy byli bardzo wystraszeni. Po dłuższym czasie mogły minąć godziny. Pociąg został cofnięty do Trzcianki. Wszyscy musieli wysiąść. Poszliśmy jeszcze raz szybko do domu. Wzięliśmy sanie i posadziliśmy na nie moją siostrę. Miała 8,5 roku. Opatruliśmy ją w pierzynę i koce. Wszyscy ludzie i żołnierze, których spotkaliśmy, mówili do nas: uciekajcie szybko z miasta. Panowała dewiza: ratuj się kto może. Rosjanie stali na skraju miasta. Przed tym Bogórą skręciliśmy w lewo z drogi do lasu i zrobiliśmy postój. Mężczyźni rozpoczęli budować iglo. Mamy w tym nocować? Czy ta masa ludzi ma ruszyć następnego ranka dalej? Nagle dowiedzieliśmy się, że możemy przenocować w zagrodzie chłopskiej, pierwszej po prawej stronie drogi. Udaliśmy się tam. W stajni, na sianie za krowami i owcami, znaleźliśmy smokój na jedną noc. Rano udaliśmy się wszyscy do domu, do pokoju rolnika. Było nas około 40 osób. Nagle wkroczył do pokoju pierwszy rosyjski żołnierz. Był to oficer. Pozdrowił nas słowami Heil Hitler. Rosjanie nie potrafią wymówić litery H. Podniósł przy tym dłoń do hitlerowskiego pozdrowienia. Nikt mu jednak nie odpowiedział. Potem wyciągnął szablę, przytrzymał ją przy swojej szyi, poruszał, ciągle w tom i z powrotem, dając nam do zrozumienia, że niemieccy żołnierze tak właśnie zabijali jego rodaków. Wszyscy bardzo się baliśmy. Zażądał od nas zegarków i biżuterii. Jeśli ktoś miał jeszcze coś przy sobie, to oddawał to ze strachu, bez zmrużenia oka. Po około godzinie powiedziano nam, że możemy wracać do naszych domów. Podczas marszu powrotnego byliśmy znów stale zaczepiani przez rosyjskich żołnierzy. Wszyscy chcieli zegarki i klejnoty. Nie było jednak już co brać. Wyjaśniliśmy im, że nam już wszystko odebrano. W ten sposób dotarliśmy po południu 28 stycznia znów do Trzcianki. Nie poszliśmy już do naszego domu. Nie pamiętam dlaczego. Mieszkaliśmy w grupie 17-osobowej na rogu ulicy Broniewskiego w kierunku młyna Ernesta. Był to ostatni dom po lewej stronie. Rozpoczął się dla nas czas niedostatku. W pierwszych tygodniach nikt nie mógł opuszczać domu. Kto jako cywil pojawił się na ulicy lub ją przekroczył, był rozstrzeliwany. Czasami jednak ludziom nie pozostawało nic innego. W domach nie było zapasów i w ten sposób było się zmuszonym udać do pusto stojących domów i tam poszukać czegoś do jedzenia. Po kilku tygodniach nastąpiło rozluźnienie sytuacji. Musiało to być w okresie kwiecień-czerwiec. Częściej przebywałem w mieście.
Pewnego dnia zauważyłem mojego dziadka z koniem i wodzem, zamieszkałego na usypisku, gdy wiózł on piasek na rynek, gdzie w tym czasie powstawał pomnik Czołg. Dla nas obu była to ogromna radość po dłuższym czasie móc się znowu wziąć w ramiona. Jako dziecko zawsze spędzałem wakacje u dziadków. Opowiedziałem o tym spotkaniu mamie, która spotkała się z nim następnego dnia. Uzgodnili, że powinienem z dziadkiem następnego dnia pojechać do usypiska i spędzić tam jakiś czas. Teraz mogłem znowu najadać się do syta. Każdy rolnik mógł posiadać w tym czasie tylko jedną krowę. Wszystkie inne były w gospodarstwie w Kocieniu Wielkim. W ciągu dnia krowy wypasały się na łąkach pomiędzy polem moich dziadków a szosą. Pewnego wieczoru przyszedł do moich dziadków ich sąsiad, Mittelstedt, i powiedział, że jedna z krów złamała sobie kark podczas picia wody z rzeki. Na pewno spadła na głowę do wody i w ten sposób śmiertelnie się zraniła. Została ona zarżnięta i oprawiona przez mojego dziadka i pana Mittelstedta. Nie pamiętam już, czy bezpośrednio nad wodą, czy w innym miejscu. Minęło lato 1945 roku. Mój ostatni dzień na usypisku był w dniu moich 11 urodzin, 16 września 1945 roku. Odebrała mnie moja mama i wróciłem znów do Trzcianki. W tym czasie pociągi ze zbożem jeździły ze wschodnich Prus na zachód. Doszły nas słuchy, że możemy w ten sposób wyjechać. Oczywiście pod warunkiem, że posiada się stosowne zaświadczenie. W jeden z ostatnich dni września mieliśmy wielkie szczęście. Pobiegłem szybko do domu i powiedziałem o tym matce. Ona otrzymała pożądany kawałek papieru, zaświadczenie zezwalające na wyjazd. I następnego dnia, 30 września, siedzieliśmy w pociągu ze zbożem. Wagony były już prawie po sam dach, zapakowane workami z ziarnem. Musieliśmy siedzieć na nich u góry. Podróż zakończyła się 5 października. Przez kilka dni znaleźliśmy kwaterę u wujka Artura, brata mojej mamy. Nie mogliśmy jednak tam dłużej zostać ze względu na brak miejsca. Mieszkaliśmy potem w Stuttgart i Lingen, aż w końcu 1 sierpnia 1950 roku znaleźliśmy się w Detmold. Dokąd w listopadzie 1945 roku wrócił z rosyjskiej niewoli mój ojciec.